Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dniach od 5 do 10 maja 2024 roku Xi Jinping, przywódca Chin, odbył swoją wizytę w trzech krajach europejskich. Jest to o tyle istotne, że to pierwsza wizyta chińskiego przywódcy po okresie, nazwijmy to post covidowym. Ostatnia wizyta przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej odbyła się w dniach 21-27 marca 2019 roku. Tamta wizyta miała swoje bardzo ciekawe tło, ponieważ odbyła się tuż po wyraźnym utwardzeniu polityki Unii Europejskiej wobec Chin. Dość przypomnieć tutaj o specjalnym komunikacie Opublikowanym przez Komisję Europejską w marcu 2019 roku, gdzie Chiny były nazwane strategicznym konkurentem. ówczesna wizyta Xi Jinpinga objęła trzy państwa europejskie Włochy, Monako i Francję. I to jest też ciekawe zderzenie ciekawe porównanie jakie państwa właśnie w tym roku zostały odwiedzone przez chińskiego przywódcę obok Francji, która pozostała tym krajem bardzo istotnym dla, dla Chin, dołączyły tutaj dwa, dwa nowe kraje w stosunku do tego roku 2019, czyli Serbia i Węgry. Widać zmiany akcentów, jeśli chodzi o politykę chińską wobec, wobec Europy, ale do tego jeszcze, jeszcze dojdziemy. Rozpoczęcie wizyty przewodniczącego Si we Francji nie dziwi. Widać od dłuższego czasu, że Chiny mają istotną, taką ważną potrzebę wzmacniania elementów autonomicznych w polityce Unii Europejskiej. To jest oczywiście związane z koncepcją świata wielobiegunowego, z koncepcją policentryzacji świata i wzmacniania tych elementów, które chcą budowy autonomii strategicznej Europy. A ta koncepcja jest przecież flagowym pomysłem Emanuela Macrona i, i wielokrotnie o tym, o tym mówił. Prezydent Francji starał się zachować tutaj pewnego rodzaju pozory jedności Unii Europejskiej, jednej linii politycznej. Stąd warto zauważyć, że towarzyszyła mu podczas wizyty Xi Jinpinga Urszula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej. Natomiast wiemy doskonale, że w Unii Europejskiej Chiny są postrzegane postrzegane niejednoznacznie. Jest kilka takich ról, w których Chiny są sytuowane, jeśli chodzi o kluczowe dokumenty. Dokumenty strategiczne, czy taką narrację strategiczną przyjmowaną przez polityków europejskich, i niewątpliwie jednym z takich, jedną z takich ról to jest rola rywala gospodarczego. Chińskie koncerny są postrzegane jako bardzo groźna konkurencja, wręcz zabójcza na niektórych polach dla europejskich produ producentów, dla europejskiego przemysłu. Czy może inaczej, to, co, tego co zostało jeszcze z przemysłu w Europie. Unia Europejska przede wszystkim oskarża Chińską Republikę Ludową o subsydiowanie produkcji, o wspieranie przez państwo właśnie tej produkcji. Która tworzy na przykład w stosunku do europejskich tanie samochody elektryczne. Unia Europejska oskarża Chiny o subsydiowanie technologii do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, zwłaszcza ogniw fotowoltaicznych, i to jest przedstawiane jako coś, co może być potencjalnie bardzo niebezpieczne, żeby nie powiedzieć zabójcze dla europejskiego przemysłu, dla europejskiej wytwórczości, stąd różnego rodzaju pomysły na bariery celne, na różnego rodzaju retorsje itd. itd. Chiny, zdając sobie z tego zresztą sprawę, starają się znaleźć takie przyczółki, w Europie, które pozwoliłyby na produkcję na przykład chińskich aut na starym kontynencie, tak aby obejść właśnie te potencjalne kolejne bariery celne, które są rozważane przez urzędników w Brukseli. Jeśli chodzi o to postrzeganie Chin, to warto także zauważyć, że Chiny są postrzegane także jako partner gospodarczy, jako element, który może stabilizować sytuację. Element geopolityczny, podmiot geopolityczny, który mógłby mieć istotny głos przy łagodzeniu czy uśmierzaniu różnego rodzaju konfliktów regionalnych, chociażby na Bliskim Wschodzie czy na Ukrainie. Wizyta Xi Jinpinga w Paryżu miała oczywiście istotne znaczenie z punktu widzenia strategicznego, z punktu widzenia roli, jaką Francja odgrywa w Unii Europejskiej, ale z najwyższymi honorami przywódca chiński był witany w Serbii i na Węgrzech. Prezydent Xi, odwiedzając Serbię, spotkał się z prezydentem Aleksandrem Wuciciem i też miało to pewien wymiar symboliczny. Wizyta ta zbiegła się z 25. rocznicą zbombardowania przez wojska NATO chińskiej ambasady w Belgradzie. Doszło do tego 7 maja 1999 roku. Wówczas życie straciło trzech Chińczyków. Jak podały media serbskie i podkreślały, podkreślały zresztą bardzo, bardzo mocno, że Chiny i Serbia są strategicznymi partnerami, że planują rozszerzać kompleksowe partnerstwo strategiczne i tutaj te media w Serbii uwypuklały to, że Chiny w roku 2023 były największym źródłem inwestycji zagranicznych w tym kraju i drugim co do wielkości partnerem handlowym Serbii. I w kontekście rocznicowym, i w kontekście współczesnym tego, co się obecnie dzieje na Bałkanach, chiński przywódca podkreślił, że w obliczu, jak to określił, międzynarodowych turbulencji i Chiny, i Serbia będą wzmacniać koordynację, zarówno na forum międzynarodowym, jeśli chodzi o współpracę w organizacjach międzynarodowych, ale także Podkreślił, że Pekin będzie wspierał wysiłki Serbii na rzecz zachowania suwerenności narodowej i integralności terytorialnej, sprzeciwiając się ingerencji, jak to określił, jakichkolwiek sił wewnętrzne sprawy Serbii. To niewątpliwie bardzo silny sygnał pod adresem nie tylko Unii Europejskiej, ale także, a może nawet przede wszystkim Stanów Zjednoczonych. Ostatnim krajem, który odwiedził Xi Jinping były Węgry i tam spędził najwięcej czasu, aż trzy dni, czy niemal trzy dni i wygląda na to, że właśnie nad Dunajem Odbyła się najważniejsza część tej wizyty. No, warto też podkreślić, że odbyła się ona kilka tygodni przed przejęciem przez Węgry przewodnictwa w Unii Europejskiej. Podczas tej wizyty podpisano 18 umów, przede wszystkim gospodarczych, ale także zadeklarowano współpracę w zakresie bezpieczeństwa. Viktor Orban podkreślił, że obecny przywódca Chin po raz ostatni na Węgrzech był ponad 20 lat temu. A w tym czasie zaszły ogromne przemiany i polityczne, i gospodarcze. I to nie tylko na Węgrzech, ale na całym świecie. Orban powiedział, cytuję: Chiny są jednym z filarów nowego, wielobiegunowego świata. To kraj kształtujący teraz procesy w globalnej gospodarce i polityce. Koniec cytatu. Premier Węgier w mojej ocenie trafnie odczytuje procesy geopolityczne, które dzisiaj zachodzą na świecie, dostrzega rosnące znaczenie globalnego południa, dostrzega ogromne znaczenie. Grupy BRICS, która przecież 1 stycznia bieżącego roku rozszerzyła się o kolejne kraje. I tutaj wystarczy spojrzeć na inwestycje chińskie na Węgrzech, aby zobaczyć, jak ogromne ma to znaczenie dla, dla gospodarki tego państwa. Jeśli chodzi o umowy gospodarcze, jeśli chodzi o konkrety, to. I prezydent Xi i premier Orban ogłosili, że chiński koncern samochodowy Great Wall Motors ma zbudować fabrykę samochodów elektrycznych w miejscowości Pecz na południu Węgier. Jeśli do tego dojdzie, to będzie to już druga fabryka, ponieważ, ponieważ wiemy, że w mie mieście Szeged. Ma być wybudowana, wybudowana fabryka samochodów elektrycznych koncernu, koncernu BYD, jednego z największych chińskich koncernów motoryzacyjnych. I też warto zauważyć, że Wiktor Orban jako jedyny premier, jako jedyny szef rządu państwa Unii Europejskiej w zeszłym roku był w Pekinie na szczycie inicjatywy pasa i szlaku. To właśnie wtedy przywiózł porozumienie o budowie tej fabryki koncernu BYD. Ta polityka wielowektorowa, którą prowadzi rząd Wiktora Orbana od wielu, wielu lat, przynosi wymierne korzyści gospodarcze. Na przykład w przyszłym roku w Debreczynie ma się rozpocząć produkcja akumulatorów samochodowych w największej fabryce w Europie. Węgry stały się bardzo zresztą takim atrakcyjnym partnerem jeśli chodzi o przemysł motoryzacyjny, ponieważ te akumulatory z Debreczyna mają być dostarczane do niemieckich klientów z branży motoryzacyjnej dla Volkswagena i Mercedesa. Co ciekawe, na przykład Mercedes i koncern Audi z grupy Volkswagena mają właśnie na Węgrzech swoje fabryki samochodów klasy premium i to jest są jedyne takie fabryki w Europie poza, poza terytorium Niemiec. Według ministra Petra Siarto, czyli szefa węgierskiej dyplomacji, w czasie wizyty przewodniczącego Si, podpisano także porozumienie w sprawie ewentualnego finansowania przez Chiny ropociągu z Węgier do Serbii. O, Serbia to bardzo ważny sojusznik zarówno Rosji, jak i Chin, właśnie na Bałkanach. Chodzi tutaj o przedłużenie do Serbii rurociągu Przyjaźń, który dostarcza do Węgier ropę naftową z Rosji. Tutaj zresztą Chiny mogą przynajmniej teoretycznie wesprzeć, wesprzeć Rosję. to poinformował także, że podpisano porozumienie o finansowaniu przez Chiny kolejowej obwodnicy Budapesztu, co miałoby ułatwić transporty chińskich towarów do Europy Zachodniej. No, zresztą już teraz Chiny finansują modernizację i rozbudowę linii kolejowej między Budapesztem a Belgradem. To także ma służyć umożliwieniu, ułatwieniu wwozu na teren Unii Europejskiej chińskich towarów, które są dostarczane do Serbii z greckiego terminalu portowego w Pireusie. Mówi się także o perspektywie współpracy w dziedzinie energetyki jądrowej o rozbudowie drogowego przejścia granicznego między Węgrami a Serbią. Została także została także podpisana umowa o współpracy firm telekomunikacyjnych węgierskiej i chińskiej, konkretnie firmy węgierskiej 4IG i chińskiego koncernu Huawei przy opracowywaniu platform do świadczenia usług w chmurze. Jak Widać ten rozmach współpracy węgiersko-chińskiej jest bardzo duży i Chiny, tutaj na, Chiny upatrzyły na Węgrzech w Węgrach bardzo istotnego strategicznego partnera w Europie. Węgry z kolei prowadząc politykę wielowektorową starają się no, akumulować korzyści gospodarcze, wykorzystywać tę politykę wielowektorową, granie na wielu fortepianach, fortepianach do wzmacniania swojej pozycji strategicznej. Tegoroczna wizyta Xi Jinpinga w Europie wpisuje się w takie główne tezy, jeśli chodzi o rozwój koncepcji Jednego pasa, jednego szlaku, które to tezy przewodniczący się przedstawił w październiku 2023 roku podczas swojego przemówienia na trzecim forum współpracy międzynarodowej pasa i szlaku. To się cyklicznie odbywa w Pekinie. Wtedy Xi Jinping zapowiadał budowę sieci kolei wysokich prędkości, które miałyby połączyć Chiny z Europą. Mówił o potrzebie zorganizowania forum współpracy ekspresów kolejowych Chiny-Europa. Zwracał uwagę na znaczenie transkaspijskiego korytarza transportowego. Mówił o Konieczności budowy nowego korytarza logistycznego przez kontynent Eurazjatycki mówił o rozwoju transportu kolejowego, drogowego, powietrznego, o nowych. Inwestycjach w usługi portowe, żeglugowe, handlowe w ramach Morskiego Jedwabnego Szlaku, a także wspominał o budowie nowego międzynarodowego korytarza handlowego, lądowo-morskiego i powietrznego w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku. To wszystko, aby w latach 2024-2028 znacznie zwiększyć obroty międzynarodowe, znacznie zwiększyć handel towarami i i usługami. Także wspominał o konieczności utworzenia pilotażowych stref współpracy, jeśli chodzi o handel elektroniczny, właśnie w ramach nowego jedwabnego szlaku i o nowych umowach o wolnym handlu i różnego rodzaju inwestycjach z większą liczbą państw. Jak widać, w, w Europie są państwa, które są otwarte na tego typu projekty, na tego typu inicjatywy, starają się wykorzystywać. Kontakty z Chinami do wzmacniania swojej pozycji nie tylko gospodarczej, ale także tej politycznej, strategicznej. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia księgarni geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest dostępny cały czas skrypt akademicki mojego autorstwa pod tytułem Podstawy geopolityki. To przystępne wprowadzenie do najważniejszych zagadnień teorii geopolityki oraz podstaw w zakresie historii myśli geopolitycznej. Zakupy w księgarni to także możliwość wsparcia podcastu geopolitycznego. Zapraszam Państwa serdecznie na geopolityka.info